Cześć, witajcie na kanale Mieszka Grzelak. Zastanawiałam się, jaki makijaż wybrać na święta. Wiadomo, że makijaż świąteczny zwykle kojarzy się z bardzo eleganckim makijażem, wszystko dopracowane, ale z drugiej strony pomyślałam sobie zaraz. Czy ja kiedyś miałam czas rzeczywiście się umalować tak bardzo dokładnie? No nie. W święta zwykle robię ciasto, jakieś 15 minut przed planowanym spotkaniem orientuję się, że tak naprawdę to przydałoby się umyć. Dlatego wymyśliłam makijaż, który jest szybki do zrobienia, a jednocześnie jest taki klasyczny, że nadal mamy ciemniejsze usta i do tego oko, które tak naprawdę może być z dwóch cieni, jakiejkolwiek kredki i tuszu do rzęs. Mam już podkład i teraz użyję korektora. I użyję korektora rozświetlającego, to jest moja nowość od L'Oreal Lumimagic. Ostatnio kupiłam to na wyprzedażowym szaleństwie w Rossmanie i okazuje się, że jest... O Jezu! I okazuje się, że jest genialny, więc użyję go na twarzy, żeby ją trochę rozświetlić. Magik! Nałożę to pod oczy, wokół nosa i wokół ust. Ja sobie to rozetrę palcem. Teraz oczywiście muszę to zapudrować, żeby utrwalić i pozbyć się tego błysku. Użyję do tego pudru kryolanu Andrzej. Ale możecie użyć też swojego pudru, którym zrobicie same. To jest super rozwiązanie dla kogoś, kto ma alergię na przykład na jakieś składniki w pudrach albo po prostu chce mieć na przykład puder za 6 zł, a nie za 60. To w opisie umieszczę link do tego, jak zrobić swój własny puder. Ja używam do tego puszka, bo wtedy mocniej mogę gdyby wgnieść ten puder w twarz i on wtedy dłużej, o wiele dłużej się trzyma. Teraz czas na brwi. Ja użyję do tego wysłużonej kredki od Catrice. Nie wiem, co zrobię, jak ona mi się skończy. Wypełniam tą brew, żeby była ciemniejsza i żeby ten kształt był pełniejszy. Teraz czas na bronzer i na róż. Tutaj użyję więcej różu niż bronzera, bo pomyślałam sobie, że fajnie w święta jest mieć taką zaróżowioną cerę, tak jakbyśmy właśnie wyszli z mrozu i weszli do domu i te policzki są takie fajne zaróżowione. Użyję bronzera Bicora. Użyję do tego skunksa, bo niestety większość moich pędzli zostawiłam w pracy, więc będę się musiała posługiwać, dosłownie trzeba pędzlami. Ale to nie ma znaczenia, dlatego by spokojnie można taki pędzel w bronzerze przetrzeć chusteczką mokrą. Zresztą wiecie już, jak je przechowywać, żeby były super mokre. I wtedy załóżmy zamienić na róż, albo nawet na rozświetlacz. Więc teraz sobie go marzę w bronzerze i ściskam tak, żeby był bardziej płaski, żeby łatwiej było utworzyć tą linię. Jak chcecie, możecie sobie też przejechać na przykład tutaj wzdłuż nosa, żeby trochę go wyszczuplić optycznie. Ja sobie jeszcze przejadę trochę pod brodą, standardowo. Teraz nałożę róż i zależy mi właśnie na tym, żeby on był taki bardzo świeży i mroźny, więc użyję tego cienia od Krylanu, on jest taki bardzo jasny, różowy. I nałożę go tym samym pędzelkiem, na którym nakładam bronzer, tylko wytarłam go wcześniej. Tutaj nakładam głównie na te szczyty policzków, jak się uśmiecham, to one wychodzą mi najbardziej. Ja potem przeciągam do linii włosów. Teraz, kiedy policzki są zrobione, czas na oczy. Chciałam, żeby to było coś szybkiego i żeby to było coś świetlistego, więc znowu z pomocą przyjdzie mi paleta Naked 2 i paleta Krylanu. Na całą powiekę nałożę ten bardzo jasny, złoty cień. Pamiętajcie, że spis wszystkich kosmetyków znajdziecie u mnie na blogu. A blog, a w zasadzie link do bloga, będzie w opisie filmu na dole. Ten cień nakładam sobie na całą powiekę, aż pod brew. To też jest szybki, nie musicie tego robić pędzelkiem. Wystarczy wziąć ten cień na paluch i po prostu go rozprowadzić. Mi się święta kojarzą z czerwienią i ze złotem, co jest trochę oczywiste przez to, jak nam społeczeństwo wpaja przez całe życie. Więc użyję trochę złota na powiece i do tego będzie ten cień. Nałożę go palcem, bo tak mi jest łatwiej, ten kolor moim zdaniem wygląda bardziej żywo i świetliście. I nałożę go na środek powieki. Teraz wezmę czwarty cień z palety i nałożę go tutaj w zewnętrznych kącikach. Jak chcecie, to możecie w ogóle ten złoty tylko nałożyć na całą powiekę i już. To nie musi być tak, że trzeba użyć trzech kolorów, albo czterech, albo miliona. To zależy od tego, co macie pod ręką. W każdym razie, no ja wybrałam takie kolory miedzi i złota, bo z tym mi się kojarzą święta, jeszcze w szczególności właśnie z, w połączeniu z czerwonymi, albo burgundowymi, albo jagodowymi ustami. To wszystko moim zdaniem bardzo fajnie wygląda tak świątecznie
i radośnie. Ten sam cień ciemny, czy ciemny, najciemniejszy z tych, które na razie użyłam, rozpływałam sobie na dolnej powiece. On nie jest bardzo ciemny, więc to jest dobre nawet dla osób z małymi oczami, żeby dać trochę głębiej ostrości tego makijażu. Możecie użyć linera i zrobić sobie taką kocią kreskę w stylu 60. albo tak jak ja, żeby było szybciej, bo z linerem jest tak, że albo umiecie i robicie to w 5 minut, albo nie umiecie i robicie to w 50 minut, bo cały czas coś wychodzi krzywo. Więc uważam, że bezpieczniejsza jest kredka. I ja użyję tutaj czarnej kredki, a możecie też użyć ciemnobrązowej. Moja wysmużona kredka z H&M-u. Co ja bym bez niej zrobiła? Przyciągam na dolnej powiece, tylko tutaj już nie idę do samego końca, ale tak mniej więcej do 1/3. Nie znam się na łamkach. Robię to samo na górnej powiece, tylko tutaj już przyciągam do końca, ale zewnętrzna część jest grubsza niż ta, która będzie na początku. Po prostu to optycznie zagęszcza linię rzęs i tworzy taką głębię w makijażu. Nie jest to taki... taką plamą koloru. Jak chcecie zrobić naprawdę taką cienką linię tutaj wewnętrznym kąciku, to zamiast jechać nad linią rzęs, włóżcie kredkę na górną linię wodną i po prostu zróbcie tą kreskę na linii wodnej, a nie nad rzęsą. Wtedy ona będzie taka super cienka. Teraz trzeba się ją trochę rozmazać, żeby nie była taka twarda. Zatem jak się rozmaże kreskę, to jest o tyle lepiej, że na przykład jak zrobicie jakiś błąd, coś wam krzywo wyjdzie albo nierówno, to jak się ją rozetrze, to wtedy nic nie widać, więc... Widzicie, jak teraz oczy od razu nabrały takiej głębi. Teraz już zostało tylko użyć tuż do rzęs, użyć zalotki. Oko całe zrobione. Dobrym rozwiązaniem będzie dobranie odcienia ust. Oczywiście do waszej karnacji przede wszystkim. Jak nie wiecie, jak dobrać szminkę do swojego odcienia skóry, do swojej karnacji, to wrzucę w opisie link, w którym tłumaczę dokładnie, o co chodzi z tym ciepłym, zimnym, które są ciepłe, które są zimne itd., itd. Natomiast jeżeli już macie mniej więcej wybrane zakresy tych kolorów, to możecie dobrać je do swojego stroju. I na przykład jeżeli będziecie miały, nie wiem, bordowy sweter czy bordową sukienkę, to wtedy możecie dobrać pomadkę pod kolor mniej więcej. Tak samo jeżeli na przykład będziecie mieć jakiś błękitny albo granatowy sweter, to wtedy wybierzcie taką czerwień, która będzie fajnie sobie grała z tym kolorem. To wszystko będzie o wiele lepiej wyglądać właśnie jak będzie dopasowane jeszcze dodatkowo do stroju, w którym będziecie. Tutaj mam dwie moje ulubione rzeczy, które są właśnie takimi transparentnymi, jednak trzymającymi się na ustach szminkami. I jedna to jest ta kredka, która jest pomadką, albo pomadka, która jest kredką, którą kupiłam ostatnio właśnie też na szaleństwie sprzedażowym z Bourjois. I ona wygląda tak i ma kolor właśnie taki bardziej jagodowy, ciemniejszy. A drugi to jest błyszczyk od Maybelline Superstay 10 Hours. I on jest trochę bardziej kryjący niż kredka, natomiast też nie jest to szminka, która gdzieś tam twardo siedzi na ustach i jest taka mocna, ciężka i kremowa, więc to są fajne odpowiedniki. Ja sobie użyję tej kredki, która jest pomadką, pomadki, która jest kredką. Ona też jest super, bo jest łatwa w aplikacji i przez to, że jest transparentna delikatnie, to nie ma strasznego problemu, jeżeli się trochę pomylicie w konturze. I tak wygląda skończony świąteczny makijaż na szybko. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w następnym filmie.